Dzień dobry. W dzisiejszym krótkim filmie powiem troszeczkę o tym, jak spróbować nauczyć się stać na rękach. Co jest istotne, jak się do tego zabrać, na co zwrócić uwagę, jak spróbować zrobić to tak, aby było bezpiecznie. Zacznę od tego, jak ja się nauczyłem stania na rękach. W moim przypadku było to tak, że nauczyłem się chyba w przedszkolu albo w klasie 1-3. Oglądałem po prostu sobie taką kreskówkę Smurfy i tam był taki Smurf Osiłek, który akurat robił sobie trening, robił pompki, właśnie stał na rękach i jeszcze stojąc na rękach robił sobie w staniu na rękach pompki. I tak mi się to spodobało, że zacząłem po prostu próbować, aż zaczęło mi wychodzić i się nauczyłem, więc skoro ze Smurfów udało się nauczyć, to myślę, że z tego filmiku tym bardziej. Być może, jeśli naprawdę będziecie chcieli, to dacie radę. Tak. I dlaczego też o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że po prostu ja, będąc w przedszkolu, nie robiłem żadnego jakiegoś ciężkiego treningu tutaj na siłę mięśni ramion i zmierzam do tego, że wbrew pozorom, siła mięśni nie jest tutaj kluczowa w staniu na rękach. A co jest kluczowe? Jak myślicie? Kluczowa jest równowaga. Pokażę taki jeden przykład z utrzymaniem równowagi tyczki. Jeśli zaczynamy sobie trzymać równowagę tyczki, która jest już od razu pionowo, to wtedy wystarczą bardzo delikatne ruchy ręką i jestem w stanie to zrobić. Jeśli zacznę z takiej pozycji krzywej, to muszę najpierw wykonać mocny tutaj balans, żeby dopiero wrócić do pionu. Jeśli chcę stanąć na rękach, wykonam wymach tylko do tej pozycji, to wtedy nie wystarczy mi najprawdopodobniej sił, żeby jeszcze tutaj się postawić do pionu, stojąc już na rękach. Także kluczowa jest równowaga, kluczowy jest odpowiedni wymach, tak żeby z tym wymachem stanąć na rękach już od razu do pionu i idąc za tym przykładem tyczki, stojąc już w pionie, już nie musimy tak dużo siły wkładać w to, żeby tą równowagę stojąc na rękach utrzymać. Także równowaga i odpowiedni zamach są w mojej ocenie kluczowe. Siła mięśni jest sprawą drugorzędną. I teraz jak to zrobić? No tutaj jest cały haczyk, żeby odpowiednio wyrzucić nogi, żeby stanąć do pionu. Zaczynamy sobie z pozycji z lekkiego wykroku. Ręce w łokciach zablokowane, koniecznie zablokowane, jeśli będą ugięte, na 99% nam się nie uda. Zablokowane ręce, wyprostowane, kładziemy na podłodze, patrzymy sobie po prostu między dłonie, ręka, jedna noga na podłodze. Tą nogą wykonuję mocny zamach do góry, dokładam tą nogę do niej. Delikatne tylko ruchy kontrujące nadgarstkami. Jeśli już stoję na rękach, to tutaj nadgarstkami trzeba pracować, żeby tą równowagę sobie kontrolować. Ustawienie rąk na szerokości barków, palce rozłożone, daje nam to większy punkt podparcia. To jest pierwsza wskazówka. Patrzymy podczas stania na rękach między palce. Druga, to już to, o czym wspominałem, łokcie są zablokowane. Zróbcie sobie takie proste ćwiczenie. Podpór przodem, łokcie zablokowane. Wytrzymać jak najdłużej. Następnie podpór przodem, ręce ugięte. Wytrzymać jak najdłużej. Zapewniam, że w podporze przodem na łokciach zablokowanych wytrzymamy dłużej, ponieważ nie marnujemy energii na utrzymanie takich ugiętych łokci. Także w staniu na rękach stoimy z łokciami zablokowanymi. I teraz po prostu musimy popróbować. To jest kluczowa kwestia, żeby ten wymach odpowiednio, z odpowiednią siłą wykonać. Tak, żeby te nogi zarzucić nie dotąd, nie przerzucić się na drugą stronę, tylko żeby tak utrafić z tym wymachem, żeby wejść do pionu i wtedy już będzie nam łatwiej tą równowagę utrzymać. Pokazuję jeszcze raz. Ręce na podłodze. Mocny wymach prawą nogą. Dokładam drugą. Lekka korekta do pionu. No i lądowanie lewa, prawa, prosta. Tutaj jeszcze tylko pokażę jeden rodzaj wymachu z lekkiego rozbiegu.
Jest to trudniejsze do wykonania koordynacyjnie, ale może komuś będzie tak wygodniej. Czyli na przykład z marszu bądź z biegu, taki lekki naskok tempowy, hop, i tu mam to samo. Teraz jestem w tym samym miejscu, w którym byłem przed chwilą. Tylko wykonuję to z lekkiego naskoku prawa, lewa. Prawa, lewa, hop. I jestem na rękach. Tak? Prawa, prawa, lewa. I wymach. Ale preferowałbym, polecałbym Wam lepiej na początek próbować z miejsca. Z miejsca mocny wymach prawą nogą do góry. Łokcie wyprostowane, palce rozpostarte, większy punkt podparcia, patrzymy międzykonie i próbujemy. Teraz kwestia bezpieczeństwa. Jeśli mamy możliwość korzystania z materacy, mógłby to być na przykład materac wyciągnięty z łóżka, czy gdzieś na jakiejś sali gimnastycznej czasem, jeśli będzie taka okazja, czy na przykład w jakimś parku zabaw, w jakimś parku trampolin, tego typu rzeczach, tam możemy sobie to bezpiecznie potrenować, żeby zabezpieczyć się przed tym przerzuceniem nóg za daleko. Materac przed sobą, wykonuje wymach. Jeśli przerzucę za daleko, ląduje po prostu materac. To jest jeden rodzaj prób, taki sposób, żeby było bezpieczniej. Drugi rodzaj to stawanie na rękach przy ścianie. Stajemy sobie przed ścianą. Taki niewielki kroczek. O, może nie niewielki. Krok do tyłu. Ręce z 20 cm od ściany. Wymach. Opieramy się nogami o ścianę. I stojąc tutaj, już będąc mocno wyprostowanym, możemy lekko odchodzić od ściany i próbować utrzymać pion. Także to są dwa rodzaje próbowania stanąć na rękach tak, żeby było bezpiecznie. No i trzeci rodzaj to oczywiście, jeśli mamy kogoś do pomocy, to możemy go poprosić o pomoc. Najlepiej, gdyby to był ktoś starszy od nas, troszeczkę silniejszy, żeby nas dobrze mógł chwycić. Osoba asekurująca staje sobie z ręką wyciągniętą, stający na rękach, wykonuje wymach. Jeśli on jest za mocny, zatrzymuje się stopami na tej ręce. Możemy go dłońmi za stopy ustawić do pionu, powiedzieć, że puszczamy na przykład, dogadać się po prostu z tą osobą, zgrać się, puszczamy na chwilę, osoba sobie łapie pion, chwytamy ją z powrotem za stopy, opuszczamy do podłogi. Także asekuracja kogoś, materacę przed sobą, żeby gdy przelatujemy za daleko z wymachem, żeby na plecy nie upadać na twarde, tylko na miękkie, i próby przy ścianie. Ja tutaj jeszcze tylko dodam od siebie, że trzeba oczywiście mieć troszeczkę miejsca na to, żeby poćwiczyć. Taki przykład mój, jak ja się kiedyś uczyłem, to miałem taki wypadek, że po prostu stałem. Nie udało mi się utrzymać pionu. Przeszedłem trochę do tyłu. No i tutaj stała w kuchni taka szafka. No i jak lądowałem, no to z całej siły przywaliłem po prostu grzbietem stopy w tą szafkę. No i ból był. Bardzo dużo, także musimy mieć też po prostu naokoło siebie trochę wolnej przestrzeni. Jeśli to jest gdzieś w pokoju, w pomieszczeniu, no to kilka metrów przestrzeni dookoła siebie musimy mieć. Najlepiej, jeśli ćwiczylibyśmy na sali gimnastycznej, na boisku wielofunkcyjnym, gdzieś na dworze, na trawie, na plaży, na piasku na przykład też jest dosyć miękko, chociaż tam trochę mielibyśmy utrudnione zadanie z trzymaniem równowagi. Jeszcze uwagi na temat bezpieczeństwa. Istnieje takie ćwiczenie jak przewrót w przód po staniu na rękach. Więc jeśli już nam ćwiczenie stania na rękach wychodzi w miarę dobrze, potrafimy utrzymać się te 2-3 sekundy, to jeśli czujemy, że zaczynamy przelatywać na drugą stronę, możemy spróbować wykonać przewrót w przód. Nie lecieć po prostu jak kłoda na plecy. To tu skulam ręce do przodu i schodzę do przewrotu. Jest to też taki jest element samoasekuracji. Stajemy 2-3 sekundy. Jeśli widzę, że przelatuję za daleko, chowam głowę i wykonuję przewrót. Także to by było tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że
te wskazówki i ten pokaz komuś pomoże. Zachęcam do prób. Może dzięki temu ktoś się nauczy tego ćwiczenia. Kluczowa jest równowaga. Nie trzeba być wcale jakoś strasznie silnym, nie trzeba być mięśniakiem, żeby stanąć na nogach. Na koniec jeszcze pokażę z różnych stron, być może w zwolnionym tempie, jak to wygląda. Z postawy, ręce do podłogi, wymach, hop. Łapiemy pion, lądowanie, łapka. Ręce na szerokość barku, palce rozprostarte, wykrok. Ręce do podłogi, wymach, hop, hop. Lądowanie z drugiej strony. Ręce przed sobą, łokcie zablokowane. Do podłogi, hop. No tutaj już musiałem wykonać... Trochę źle zrobiłem zamach, już musiałem lekko kontrować rękami. To zabiera już sporo siły i wtedy jest trudniej. Wykrok, ręce do podłogi, łokcie zablokowane, hop, dokładam drugą nogę. W tym filmiku to by było na tyle, zapraszam na kolejne, dzięki za uwagę, do widzenia.